A masz wkrótce kończysz pracę na planie programu Twoja twarz brzmi znajomo. Czy zamierzasz lecieć na jakieś wakacje? Meksyk albo Zanzibar? Niestety nie, ponieważ plany zawodowe mi nie pozwalają na to. Jestem w takim jakby ciągu zawodowym, z czego się bardzo cieszę. I tutaj już mogę zaprosić na serial, który będzie na platformach VOD, a później w teatrze jako spektakl z moim udziałem. Moja droga, serdecznie gratuluję. Ale chodźmy trochę myślami w stronę wakacji. Jakie stroje kąpielowe lubisz? Jednoczęściowe czy dwuczęściowe? Przepraszam, ale się zastanawiam, skąd to pytanie się wzięło. Tak, wpadło mi do głowy nad ranem. Kochana, ciągniemy to, ciągniemy to. Myślę, że... No jedno czy dwo? Jedno. Częściowe. A dlaczego? Ponieważ masz taką piękną sylwetkę, masz? Bardzo ci dziękuję, ale jednak uważam, że jednoczęściowe są przynajmniej dla mnie bardziej kobiece. Jesteś bardzo rozsądną kobietą, moim zdaniem. Rozsądną? I nierozrzutną. Czy 250 euro za strój to dla ciebie dużo? Proszę pana, pan mnie wpędza tutaj w maliny. O co chodzi? Nie, no o nic nie chodzi. Dużo czy nie dużo za strój? 250 euro, przeliczając na polskie pieniądze, zależy... To jest 1100 zł. Czy ten... Zależy, z czego jest zrobiony ten kostium. No, ale myślisz, że byłabyś w stanie dać tyle za strój? Jeżeli to by był kostium, który jest unikatowy... Mhm. I ja byłabym jego jedyną właścicielką, to tak. Ale taki sztampowy ze sklepu? Nie. Czyli drogo. Ty mnie tak wpędzasz w maliny, że zaraz okaże się... Znaczy, nie, racjonalnie uważam, że 1100 zł za kostium kąpielowy to jest dużo. A ile to jest mało, twoim zdaniem, za taki strój? Ile powinny takie stroje kosztować? Ale słuchaj, ale to wszystko zależy. Brniesz bardzo, ale to wszystko zależy od tego, z czego jest ten kostium wykonany. No, tak z jakiego materiału? Taka, wiesz, tak ze sklepu, tak z sieciówki ile może kosztować? No bo ja nie ja kupuję tylko kąpielówki. I już proszę, kończę. Proszę i, pana, proszę pana. Ja już kończę, już kończę. Nie, bo zaraz powiedzą tutaj odbiorcy, że mówię, że to jest 1100 zł, to jest za dużo, a jak powiem swoją kwotę, to mówią, jak to? To też jest dużo. Ale tak myślę, że racjonalnie... Co? 100, 150... Swojska dziewczyna, właśnie dlatego ją lubię.